Ja mam tak samo jak Nadzik. Wyścig się zaczyna, ty na kolana, tak? Moje wstały koty, znaczy ten jeden wstał kot, zaraz będzie kable w telewizorze wyginał. No to lecimy, 7 minut tylko. Trzeba się postarać. A, czekaj, ja nie mam ten, czy mam ustawione dobrze jedzenie w ręce. Kurde, ja sobie patrzałem i zapomniałem przetrzeć. Trzeba że założyć. Nie, to nie widział kierownicy tutaj. Jak no, nawet sobie subskrypcji. Jesteś dobry, wiesz, bo patrzyłem czasy moim... w pierwszym, trzecim mamy podobne, ale w drugim sektorze jesteś szybszy. To o wiele. Jak szybko nabyć sobie dwójkę subskrypcji? Wrzucasz, moja mama ma zespoły ludzi w moim to ja? Więcej. No na wielu wrzucam dwójkę, tak. A, wychodzisz dwójką, no. To może dlatego właśnie jesteś szybszy. Szczególnie w drugim sektorze, bo tam takie są zakręty. Bardzo, bardzo, bardzo dużo używam dwójki. I na szczekanie też używam dwójki tutaj. Tutaj? Gdzie tutaj? Jedzie? Tu się nie opłaca. Tu się nie opłaca. Co ty mówisz? I po co to będzie szybsze? Trójka masz, wchodzisz 100 na godzinę, wychodzisz 130 prawie. Jezus, z tymi prędkościami to jesteście niemożliwi, nie? Tu ja nie wiem ile... Ja nie wiem ile, jaką prędkością jadę, po prostu jadę, no. Nawet szybko. No dokładnie. A tu na koniec kerba 160 trzeba mieć mniej więcej. Tu na zakręcie około 70. To aż tak się nie bawię. To trzeba mieć zrytą banię już. No. I podzielność uwagi jak kobieta. To coś te łezki jednak mówią. Tak, dokładnie. Nightmare idzie na slipa. No dobra, chwila prawdy. By nie jechać z ostatniego, to będzie dobrze. To już karę serwis dostał. Dobry start. Dobra, zrobiłem sobie miejsce, mam nadzieję, że będzie ok. Jak liwar. Dobrze, że Porsche nie jedziesz. Witam pierwszego widza na kanale. To ja. Jest straż ludzi. To ja. Witamy cię, Ślimaku, na kanale. Wow. Oj, szeroko tam, szeroko z tyłu. M4. A to ty, Ślimaku, sam siebie utwierdzasz przekonanie, czym jedziesz, czy...? Daję, ktoś go ogląda. Zadał sobie pytanie i sobie odpowiedział na pytanie, nie? O, siadło. Kurwa, siadło. Mało powiedziane, że siadło. Matko boska. Ło, już zepsułem drugie okrążenie. On wy te czasy macie. Jakie czasy? To jeden tylko dobry czas wykręcił. Kurde, już bokiem idę, zakręt. Ja cały też. Zakręt bokiem idę. Bo to są BM-ki.
Ja bym cię przepuścił, ale widzę daleko jesteś, bo ja mam... Nie, śmiało. Oczywiście bym się pod ciebie za ciebie zaczepił. Ale chujowe czasy. Totolotek to jest pewne. Teraz nad Mingiem zrobiłem kurde 4-0 w oszczędzaniu w połowie, zmieniałem biegi w połowie, nie? Ale wiesz co, masz pełny zbiornik, jest inaczej. Ty, do mnie też ktoś napisał. Ślimak. To ty. To wy tak chce na zajem pisać, tam? Nie wiem. Nie, ja jadę skupiony, więc... O, jeszcze poprawiłeś, ja tak patrzę, co ty zacząłeś. Spróbujemy jeszcze na kółko, może się uda. O, zepsułem początek. O! To zamiatane. Miki, tak, to ty? Tak, to ja. No sorry, no. Jadę pomiar, więc... Spoko, spoko. Właśnie widzę. Coś pojechał. No, ale... To wszystko twoja wina, Maty, jedź. Teraz to już spoza wiatany. A jeszcze zostało mi ta 40, więc jeszcze na jedno korzenie stoi 3, to są jeszcze. Nie, bo to już jest końcówka. Aha, rozumiem, to jest na 40 skończyć. Okej. Okay. No czerwono się. O, dobra, no. Powinienem. No nic, co zrobisz? Trzeba będzie walczyć. Odejdź od tej chłynki. Co? Te chwilę będzie kicia, ponieważ ty sierściuchu jebane, także. Sierściu. Jak tam było, nie? Przeszkola do Opola. Jak ma kotek na imię. Ja się włączam. Mam takiego tipa, do pierwszego zakrętu się startuje na pomarańczowym pachołku po lewej. Nie wcześniej. Do pierwszego? Co ja? Jasu. Ze startu. Hamuje, aha. Hamujesz się, bo jak będziesz hamować wcześniej, będzie karambol. Tak jak wtedy młody. Tu się nie hamuje. Ty jedziesz z tyłu, ty masz patrzeć. A wiesz co, Niedziel mówi hamujcie na pomarańczowym pachołku, a pomarańczowy pachołek jest metr przed zakrętem, nie? Wszyscy polecą prosto, nie mam sobie pojęcie. No, dobrze, radzę. No ciekawe. No jadymy, nie wyszło tak źle. Mogło być gorzej.
Który jestem? 9. Dobra, nie jestem ostatni, nie ma tragedii. Ktoś mnie pocisł z tyłu. Nawet wiem kto, ten co na pachołku hamuje. Się ten. Na pachołku co hamuje. Ja hamowałem późno, żeby nikogo nie spowolnić z tyłu. Wiedział, ciśnie wszystkich po kolei. Wow. Oj, z Mikim tam ciasno. No powiem ci, on się lije łokciami. No i śliwaku. Don't push me. Kurde, powiem ci, że... Don't push me. To jest cyniczne normalnie. Oj, sorki, Miki. Kurwa, ja ostatnio dostaję od wszystkich pop w pierdol, tak się... Mam naklejkę i nikt mnie nie popycha, kurde. Nie, bo ja jadę za tobą. A poza tym ty się już porozpychał. Się miał z tego zakrętu. Trzeba było poświęcić pół godziny wcześniej i sobie przypomnieć, że ta BMK lubi bokiem. Thank you.
Znowu pierwszy sektor rekordowy. A mówiłeś, że masz na niego sposób. Jeszcze pozostałe dwa i będzie spoko. No właśnie z tym już mam problem. Nightwing, bo przerwę tam robisz z przodu. Zobacz. Będzie atak. Tam będzie kara. Nic się nie dzieje. Tarwis w końcu mnie wyprzedził, bo miał lepsze tempo i biedaczek mężczył się za mną. Kurde, nie mogę tego zakrętu jakoś przejść normalnie jak biały człowiek. Jak biały człowiek. Idzie jak Rumun, wiesz, krawężniki kradnie po drodze. Drobina rasizmu. Poszło. Ale normalnie na żyletki. A nie zostawiłeś tam miejsca. Ale gdzie fajnie. Gdzie się wpychasz? Słuchaj, mógłbyś tak był uprzejmy i poczekać chwileczkę. Bo dopiero to się zdążyłem uprawić. Wiesz co, jadę na cały czas na drugiej mapie paliwa, także masz szansę doganiać po prostu na spokojnie. O, jeszcze co. Ja sobie oszczędzam paliwo. Ja już miałem zajmować się wewnętrzną. Wiem. Ja zmieniłem biegi w połowie, mam 3,1 okrążenia do końca. 3,1 to za mało? Tak, za mało. No potrzeba 4,1. Tak, 9,8. 8, no, jesteś piąte, zacząłeś. Potrzebujesz 4 kończysz... jeszcze. Tak, tylko zacząłeś piąte. Już ci nie starczy, wziąć do boksu. Bo już musisz przejechać. To źle policzyłeś, Niedziel. Albo ściemniasz. Ściemnia. Też tak mi się wydaje. No. Żebyśmy wszyscy zluzowali poślady. Słuchaj, u niego z liczeniem to jest, wiesz, dziesiątki, setne, to jest wszystko się mu myli, no, tak, liczenie moje litry, galony. Słuchaj, on musiał dobrze policzyć, bo ma traumę przy wjeździe do pitu, więc on musi dobrze policzyć. Szczególnie w Gran Turismo. Dokładnie. Tak, u niego jeden w boksie stoi na samym początku, żeby go dopchać. No. Pokazuje, gdzie ma skręcić.
wcale nie jest śmieszne. Ale miałem z Nightwingiem zajebistą walkę, powiem szczerze. Bardzo fair. Haki się ceni po prostu. No, ja mam też biednie 2-8. Ja mam 3-2. No, ja zrobiłem właśnie lepszy czas jak na kwali. A ja, panowie, 1-7. To przeze mnie chyba. 1-7! Wszystko spalił. Ale Ślimak lubi oszczędzać, tak? Ślimak kopci od rana już. Jak to nie papierosy, Ślimak, to samochód. Bo chciałem Ilkhorna wyprzedzić i dopiero oszczędzać, ale... Niestety. Tu trzeba wyprzedzać na Sempa. Kurde, nie dojadę. No nie, z jedynym dojedziesz. Ale wiemy, kto będzie z przodu. Przy drugim. Jak zwykle. Polpozycja moja. Powiem wam, że między 2 a 6 to jest tak ciasno. Dobra. A jest szansa, że coś odpierdolicie tam na między 2 a 6? Zawsze. Przy takim ścisku, człowieku. Ja już dostałem. Tam z tyłu za Mikiem się widzę, że tam się stukają, dobrze? No nie za Mikiem, tylko Mikiego jak zwykle, tak. Aha! Ja to za tobą. Ja to sam muszę, nie wiem, kurwa, po prostu celowo na dupie zrobić, żeby wszyscy wiedzieli, w co gdzie trafić. Albo sobie kurwa hak założę. Jedny raz spódnicę i będzie poptokak. Witaj w klubie. No ja mam 0,7, więc spoko. Na głowę. 0,7. To akurat dobrze jest. No ale ty też teraz okrążenie już ostatnio. Ja nie jestem chyba jedyny taki. Ja już nie zrzucam do dwójki. No dobra. Jest pan, jest to baba. Komuś nie zrobiłem to pewnie. Dzieci z tyłu się zajmują sami sobą. Nie ma co oszczędzać, przecież ten salony jakieś mają być. Jebać biedę, kurna. Inflacja nie ma znaczenia, nie? Ja takie zawsze za 100 wytankuję, jezie. Oj, ciasno tutaj. Ja zmieniam biegi na 1/4, nie? I mam mapę na 3. Taka bieda jest. Mówię, jak na 6 z tyłu się zajęli sami sobą. Wszyscy. Ja mam 1-3 na ostatnie okrążenie. Ja też teraz, gdzie 1-3 się pokazało. Ja mam 1-0. Ja mam dużo za mało, dobrze, że przyoszczędziłem. A ja mam 0-2. Teraz mogę pocisnąć. No ja mam teraz jeden. Spróbujemy tego fastu zlapa, bo serwis ma najlepszy. No dobra. Ślimak, wjechałeś? No musiałem puścić rudego, żeby wjechać.
A nie, to ostatnie odgrążanie zacząłem. Nie. To nie skończyć już. Bez sensu. Ryba wjechał. Ale już powinien skończyć, już się czas skończył. Więc powinno mnie zamknąć. Mapa 3, kurde. Dobre, dobre. Wiem wam, panowie, tutaj to się rozegra o to, kto ma więcej paliwa. Ale z Nightwingiem to miałem walkę po prostu przepiękną. Żeśmy się mieniali z tyłu. No, no ja teraz się jedno zbiję. Podejście do niego. Myśmy się zderzyli, także... Tak? A nie, ja miałem jedno podejście do niego, nie wyszło. Poczekałem dwa kółko dalej i mi się udało dohamować. I Florny, jaki miałeś najlepszy czas? Znaczy, jak masz? 2-5-3. Tak, tam kurwa, tak, taki zaraz ja. Facet lat? No, na razie idzie dobrze, 0-3 minus. Ja nawet nie zamierzam spróbować, mam za mało paliwa na takie duperele. Mam 0-3 paliwa. Ja mam 0-6 w tej chwili, także chyba dowiozę już. Ja mam 0-2, nie wiem, czy kurde mi starczy do końca okrążenia. Jestem na szykanie, ale już ostatni... No, 7 sekund, tak wiesz. Ale zwolniłem mocno. Więc pewnie nie zrobię tego fastest lap. Chociaż może... Tak na styk. O, da radę. Kurde, dziwne to jest. Tak, kurwa, no to przejechałem linię mety, jakby było 0-0 i... Nie było raczej. I mnie nie zaliczyło. Dobra, jako drugi nie jest źle, z tego miejsca startowałem. 0-1, ja to jadę na oparach. Ja jadę całe okrążenie na oparach, na prostej trasie. Gdyby nie paliwo, to... Nightwing, ile miałeś wachy? Czy bo też wolno strasznie jechałeś? Nightwing wyszedł. A, wyszedł. Jak to wyszedł? To jest zero ten, miałem. Z czatu. Aha, z czatu. To jest ten. Wróć. A wróciłeś? Tak, no super walka, zajebiście było, podobało mi się. No przegrałem, bo paliwa nie miałem, musiałem odpuścić. A ty niedzielę miałeś w końcu tego paliwa. To ja samo to wszyscy. Czyli nie! Chyba nie, to chyba nie, bo miałeś mniej ode mnie, bo tyle samo. Ale... No bo ja wróciłem za mapę trójkę i zmieniałem biegi 1/4 i zaoszczędziłem. Do końca. No ja spadłem. A ja kręcę sobie bączkę. A jak na nieudany wyścig, czwarte miejsce nie jest źle. A Miki, aha, bo Miki był czwarty. Trzeci. Jest trzeci. Ale nie, ja byłeś czwarty za dnia, jak posiłem, jak patrzyłem. Nie, no trzeci. Bo z Nightwingiem się tam biliśmy i aha. Ja byłem chwilę czwarty, później Nightwing jednak, wiesz, umiejętności objechały. Średnich. No, i pięknie. W twoim wypadku to wszyscy wiedzą. Ale z pierwszego poradu właśnie na miękkich lepiej mi się wydaje. I uciekł. Nie, nie, nie trzeba, nie? Nie trzeba paliwa. Z drugiego. Ja starczy nie trzeba, nie teoretycznie nie trzeba. Ryba mnie oszukał. Czy ryba... Nie, to nie ryba, to była wydra. Czy wydra wygra? Ryba mnie oszukał. Jest ślimak z tyłu na zderzaku. Jest... Nie zamykaj, ślimak. O, ryba, ale spadł. Na awaryjny wszedł. Popsuł się silnik. O, sorry. Wiedziałem, że coś tam jest, ale nie wiedziałem za bardzo jak. No o. Kurde. Kurwa, się rzucacie. O. Na miękki, tak? Nie wiem. O, przede mną dzieje. Co tu się wyprawia, to po prostu poezja. Poezja. 6 aut do jednego zakrętu schodzi. A Wiktor ma ciekawe malowanie. To mój syn malował. Kredka. To nie ja oj, się wprowadził. Oj, Nightwing. Nie, to moja wina, ja go pukłem. A? Daję pozycję. Nadzik. Pukanko. Poddałem.
Średni opony używa. O, przyhamowałeś. No jak w takim tłumie, to się niepewnie czuję. To nie wiadomo jak jechać i którędy w tym tłumie. Ty zawsze wcześniej zahamować. Tak nie masz strefy komfortu? Kurde, no napisane z tyłu, don't push me. Ktoś we mnie tu wjechał. No kurwa, Nadzi. Sorry. No co sorry tutaj, no bez przesady, już raz nie pchasz tutaj, potem drugi raz. Tak to wiesz. Hamowałem się wcześniej, ale tam było ciasno, ja dwóch jeszcze miałem z tyłu. A to masz już samochody z tyłu do swojego hamowania z przodu. Tak? Ja go nie pchałem. Bał się, że mu wtórek wiadom. I to było na wyjściu z zakrętu nawet też, nie? To nie było na hamowanie, to było na gazie już. Tak naprawdę. No i... No i właśnie. Na dobrą sprawę miejsce, znaczy trzeba bym muszę zobaczyć powtórkę. Powiem ci szczerze, nie wiem, ja cię nie widziałem. W tej wersji się będę trzymał. No, 13 sekund do tyłu od tego teraz. Ujecie, ale się ślizga ten złom. Ajajajajajaj. Tu się przezroczysty robi. Już nie. Typnąłem cię Nightwing, to przepraszam. Nie, to się samo mi tu śliga, coś nie wiem, opanowałem. Zajdzie żwireczek. I ostry poślizg. No, żeby już nie wjechać znowu w kogoś. Kurwa, znowu. Za co te pół sekundy? Za co ja się pytam? No ja mówiłem już wcześniej, że tą grę powinno się odwołać z tymi karami. Zauważyliście, że Niedzial im dalej jest w grupie, tym mniej gada? Bo się bardziej skupia! Skurwiony tutaj, tak? Dajcie się chłopakowi. Thank you.
to próbujemy się wyciągnąć. Szeroko, Nightwing, szeroko. Ja się cieszę, że wasze tempo, ja do naszych wasze tempo trzymam. Ale błąd, najechanie na trawkę. Za co ta kara? Czasami jest dobrze w GTC-a pojeździć, to jest reverse grid, czasami można Quercsa z tyłu zobaczyć. Widziałeś go kiedyś z przodu? Z przodu to ja go widzę cały czas, jak w PC2 jedziemy. Ja go widzę... Przed sobą cały czas. No to zależy co rozumiesz przed sobą. Tak. W sensie z przodu, przed moim samochodem, nie za moim samochodem. Co? To ja widzę Quercsa za moim samochodem. Tak mnie dubluje. Dobrze wam idzie. Kurwa, musiał wylecieć, bym sobie paliwo zaszczył. Ale przestrzeliłeś. Cholera. Mój plan poszedł się jebać. Kurwa, udać, no. Chcę zaoszczędzić co za tobą. Pamiętasz mnie? Boże, co wy tak wcześniej ducha mojecie? Jezu! Nadzik. Nadzik, kurwa. Poszedł jak. Ale strasznie wcześnie. No ale jak ktoś z tobą przed tobą hamuje, to masz do wyboru albo do niego walić, albo hamować. W
Szkoda, że nikt nie ogląda mojego streama, bo ja widowiskowo tak jeżdżę. Ja będę oglądał jak kończę wyścig. Dokładnie, ja też. Jak na wszystkie później. Ja tam inne udostępnę. Ale jakby, cytując Niedzielę Ślimak, to masz konsystencję jak śmietana. Zawsze tak samo. Nie mogę doczekać miękkich opon. Ja też. I co? Kto miał rację? Mówiłem. No to znaczy tak trzeba było jechać, więc tak, że pół wyścigu trzeba jechać na tydzień, tak? Że... No nie, no teraz nie większe pół. Dlaczego nie? Ja teraz do oczu zjeżdżam. Pomiękkie. No a jak? A, pomiękkie. 8 okrąży na miękkich, nie? Na spokojnie. Tak. Taki jest plan przynajmniej, czy się uda. Czy na spokojnie będzie? Ładna walka, Rudy. Dobra, żeby znowu w was nie wpaść. Box, box, box. And then the hammer time. To ładowanie się do T1 W3 to też nie jest za dobry pomysł. No nie, W4. W4 w sumie, no to tak. Czyli będzie co komentować. A jak tam idzie komentarz Ślimak z tego wyścigu PC2? Niestety ten Markus ma awarię w domu i nie da rady. Ooo, aż mi się schudło zrobiło. No niestety, życie. Więc ja się wezmę za to sam, bo wczoraj się chciałem wziąć, ale niestety... Trzymamy kciuki. Kotełek mi przeszedł przez kable i mi odbył internet. Miejmy nadzieję, że ta awaria to nic poważnego. No nic małego, że tak powiem. O, no to też pewnie dzisiaj nie ma. No tak. No, bywa. Ja myślałem, że ludziom w takim wieku to raczej nic się nie powinno dziać. Że już mają takie spokojne, stateczne życie, wiesz, takie poukładane. Emeryta. Dokładnie. Staruszek Logan nie miał takiego nudnego życia. A się działo. No na miękki to się jedzie, przyjemnie. A żebyś wiedział. Tak cud, że więcej nie straciłem na tych mediumach. Jakie tu jest? W ogóle 14 czy 15? 14 okrążeń zrobimy pewnie. Ja wspomniałem, jaki to jest beznadziejny zjazd, kurde, do boksu, ale bym wyszedł. Poszedłem pełnym piecem. A tu kurde banda nagle wyrosła. Banda murek. Pół godziny, pół minuty trwa, zanim on dojedzie do tego pit-stopu. Strasznie długo, no, strasznie długo. Teraz zobaczymy, czy mi się podcięcie uda. Ale chyba nie, bo tam widzę, że ludzie wyjeżdżają już. Chociaż częściowo. No ja dużo zyskałem podcięciem. Miałem 18 sekund straty, a teraz mam 6. Nie wiem, ile ludzi już zjechało, ile nie zjechało, ale chyba jeszcze przyłówka nie zjechała z tego, co widzę.
Nightwing przede mną, 3,5 sekundy. Miki, co cię tak odsadziło z tyłu? Złapałem żwirek. Oj. Oj, oj. Tylko mu wyszło. Bo ta odrzutka teraz... będzie miała długi pit stop. Paliwa mało. Jak tam na mediumach, Nightwing? Nie wiem, czy on jest na czacie, czy nie ma? Jest, był. Jest. O, bo te mediumy to są takie nieprzyjemne. Zdradliwe wręcz, bym powiedział. Dopóki mnie nie powiedzą na pobocze, to powiem ci, że będę się o nich dobrze wypowiadał. Pokazuje mi 3, ale to niemożliwe. Też może, może możliwe. O, Rudy już poznał mediumy. Drugi zakręt. A ty też widzę, bokiem lecisz. Nightwing też bardzo szeroko. Na jakich gumach jedziesz? Na granicy spina, na czarnych. Nie, ale broni medium masz czy średnie? A jak myślisz? Myślę, że średnie. No. Na miękkich to mi się nawet stał nie bił, tylko cię puścił. Wow, 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 wow. Tak, miejsca ci zostawiałem i mnie wyniosło. Dziękuję. Dramat jest. Ale za to ładnie bokiem idzie. Ciekawe, jak tam Liwar się będzie bawił trójką. On im trójką jedzie, oh, wow. No, powiem ci, że ja bym chciał tą trójką pojechać, no ale tutaj no, nie ma szans tą trójką tutaj. Można zrobić na przykład jakiś taki wesoły wyścigiem trójka Nordschleife, nie? Ale wiesz co, właśnie to nie ma fanu, jak idziesz po takim według mnie. To jakiś fajny taki krótki tor, albo... Okej. Okay. Coś takiego, żeby bokami polatać, a nie wiesz... Skrętę, nie? Co Kuba? Kuba, no to krótki tor, no. Albo M3 w AC na tym Highlands Short, po mieście. Czemu ryba oddał pozycję? Paliwo mu się skończyło, czy co? Albo M3 będzie słabsza na prostej. Ale nie, dosłownie dzwonił i to tak wiesz, jakbym zahamował do zera. Nie, no jedzie dalej. Już nie. Boże, nie mogłem przez dłuższą chwilę ogarnąć, gdzie ty za mną jesteś. Masz jeść chociaż tyle w ramach rewanżu. O kurde. Piasek, piasek.
tu trzeba bardziej oszczędzać. 2-9. 2-9. To też prawie jakbyś pyliwa nie miał. Kurde, znowu ten lonojad za mną jedzie. A co ci się rozchodzi? Jeszcze mam daleko. Lonojad. Chwila. Bynajmniej nie mówię o rybie. Miki, na jakich oponach jedziesz? Średnich. To cię nie puszczę. Łooo! Chłopaki, ja nie chcę straszyć, ale będzie 16, 17 kółek. Nie ma szans. Czy 15, 15 będzie. Nie ma szans. Nie, jestem tempem. No, popatrzcie. Jest 12 kółko, mamy 6 minut jeszcze. No, po 2 minuty każde. No. Tak, a mamy, mamy troszkę ponad 5 minut. No, to masz 3. Mówicie. To masz 15. Nie ma szans, nie da się 15 nie. zrobić. Teraz masz, zobacz, równo 5 minut. No. No. Gdy to masz 2,5 kółka. A umiesz liczyć? No, no. Będzie 14, tylko za 12, 13 i 14 i koniec. Nie będzie 15. No, myśmy ostatnio nam mało, nie, dużo nie brakło, także... A teraz nam braknie. Musi nam braknąć, bo mi paliwa braknie. No, mi nie. Ile masz, Miki, przez ciekawość? Ja mam... 3-6 kółka. Ja 3-4. 3-1. A ja 2-5. Teflałem ja trochę 2. więcej. Dwa, trzy. Więcej nie zaoszczędzę. Zaraz policzymy. Oho, o kurde, nie, nie da rady, bo on ma 8 sekund przewagi nade mną. Nie, nie będzie 15. No chyba, że kurwa byłoby nam mega styk. Ale byłby shit, jakby dojechało dwóch do mety tylko. Nie, bo to reszta będzie miała kółko w plecy wtedy, nie? Nie, ja wtedy bym zwolnił i poczekasz, czas się skończy. A to nie, to nawet jak zdąży serwis, to mi tak się czas skończy, ja nie zdążę przejechać. Więc i tak będę miał najwyżej kółko w plecy. Więc mi to już jest obojętne. Ja jadę na szóstej i zmieniam w połowie biegu. W połowie za chleb. Idę na bogato? Ślimak mistrz taktyki. To już mnie dwóch nie, takich. Nie, i tak nie mam z kim walczyć, więc... A wolę dojechać. Ja mam 1,64, także... No mało, mało. Też nie ja za bogato. Ja jestem szósty w ogóle, nie? Z 12 sekund ostatni byłem. Jestem szósty, także musiałem coś zrobić. My się z Rudym wymieniamy, błąd za błąd. Nie ma miękkiej gry. Zmieniamy do zmieniamy do pit-stopu. Tak, Szymak zmienia miękkie, jebie z klasa z lopa i...
A właśnie, fotoslapa, przydał się punkcik. Kuźwa, jakie to pazerne wszystko, Boże, nic nie dadzą, nic nie zostawią. Harpie. Tak, po raz pierwszy ostatnio oddał chyba w tym, w Project Carcie. Oddałem, tak. Na ostatnim okrążeniu zgarnąłeś ten fotoslapa. Przedostatni. A, tak, na 24. No. Ślimak, jak będziesz komentował PC2, to tam zwróć uwagę, jak wyjeżdżałem z boksów, bo tam takiego dzwona zaliczyłem na miękkich. O! 1,1. Jak zacząłem wczoraj komentować, to fajnie widać było, jak niedźwiadł, że jest za drogę. No, mam na ostatnie ogrożenie paliwa. Jak to nie będzie ostatni, to jest koniec. Będzie ostatnie. Zostało mi to jeszcze dwa. Takie nieźle. 12 sekund byłem za ostatnim na pierwszym ogrożeniu, nie? Szósty teraz. A co ty żeś odwalił? Gdzieś żeś wpadł w poślizg czy coś? Czy? Nie, Nadzik mnie chyba popchnął. Będą kary. Trudno, no zdarza się. Ja byłem no. Już piąty po starcie z 12. Tak mi się nie masz. Mogłoby być dobre punkty kurde, z tego wyścigu, ale co zrobisz? Ale też wiesz, miał dobre punkty. Byłeś trzeci, szósty. No, mogło być chyba trzeci. To wiesz, nie można być za bardzo pazernym, jak mówi Wiktor. No. Ja nie byłem pazernym. No tak. Zachłanny, kurwa. Mam napis wielki na samochodzie z tyłu, don't push me, kurwa, i ktoś mnie puszczą. Bo to, ale ja cię ale on cię puszczał z boku, nie z tyłu. Dokładnie. A z boku słuchaj. Miałem don't kiss me. I'm not your girlfriend. Też tego nie widziałeś? Nie zdążyłem doczytać, wiesz, z boku nie oglądałem. No nie, bo on twój boyfriend, a nie girlfriend, więc wiesz. On mówi, że za mały liter, a tym razem daje większy liter, chciał blisko popatrzeć. No, ja na te łezki się zapatrzyłem. Ja tu gadam i Rudy goni, a paliwo oszczędzam cały czas, także trzeba pocisnąć. No i koniec, nie no, będzie koniec, ale już na prostą startową wjechał. Tak. Także ciasno koniec. Było. Poniżej 5 sekund. Bum. O, i jeszcze 2.03. Patrz, zgarnął. To patrzcie teraz Quarkses, jaki ja robię czas. No właśnie już nie widzę, bo mam tabelę. No, to zobacz. I teraz patrzcie, co się pojawi, chłopie. 2.07. No, error się pojawi. Nie no, parę się ścigam jeszcze z rybą, więc mam 0.3, a ryba jest sekundę za mną. No i Miki, kurde, nie dałeś rady. Dobra, dojechałem. Kurwa, normalnie. Ulala. Ósmy, słabo. Fajny wyścig. Jeden i drugi. Chujowy. Ryby brakło paliwa. Dobre było to, że było tak mocno oszczędzać. To było fajnie zrobione. Ja nie lubię tego oszczędzania całego bez sensu. Siemak musi zapierdalać po prostu. Dlatego nie mamy PC2 tego, nie? Czy tam PC? Dlatego ja lubię Project Carsa, bo tam się nie oszczędza. Narzekasz jak zawsze.